Witam, dzień dobry dla wszystkich, którzy mnie oglądają. Oczywiście jest godzina 12, no jak zwykle smacznego, no naprawdę czekacie już na ten smaczny obiad. No trochę upały minęły, to już jakoś tak inaczej jest, no bo ja to znowu jak gorąco to nie mogę jeść. No dzisiaj to taka w sumie mieszanka raczej będzie z opowiadań, no bo to też nie ma co wymyślać. No. Ja tu jeszcze tylko chciał wspomnieć, jak to były koniec wakacji, jak to w sumie były i koniec żniw, jak się odbywał jeszcze za moich młodych lat. Większość rolników to było na ogół małorolnych i mocarnie, każdy czekał jak najszybciej, żeby dostać tą mocarnię do omotów. No dlaczego? Bo trzeba to zboże oddać, albo część na plan się oddawało zboże, na plan się jak oddawało, to połowę ceny było, nawet mniej jak połowę. No, tak zwany taki kontyngent. Tak samo z ziemniakami jak było. Też ileś tam dwa wozy na przykład trzeba było oddać na plan. Ziemniaki ładne, musiały być jadalne. No, tam sadzeniaków nie przyjmowali. Sadzeniaki jak były to do gorzelni. Jak już jakiś gorszy sort był ziemniaków. Taka mocarnia jedna na przykład, przeważnie 7 była, no już z tych nowszych, bo niektórzy mieli po niemieckie, ale to mieli prywatni, oni raczej nie pożyczali, nie chcieli tam ani na usługi iść. No, a tak gomy jeszcze miały te mocarnie po niemieckie, co pozabierali właśnie ze stodół i w jedno miejsce, gminny ośrodek maszynowy, bo później już państwowe ośrodki maszynowe powstały i już państwowe ośrodki maszynowe trudniły się właśnie tymi usługami, jak omoty. No bo z kombajnami jeszcze w tamtych czasach, jeszcze tak 50. lata raczej ciężko było kombajn zobaczyć no, na polu. Wszystko traktory z garściówkami, snopowiązałki, o to była już nowoczesna maszyna snopowiązałka. No i później te wistule nasze, no już po PGR-ach, po kółkach rolniczych, no już 70. lata, już bizony już wkroczyły w pole, to już była duża wygoda. No. A taki rolnik w tamtych czasach tak, mocarnie musiał na przykład czekać w kolejce, zapisać się, no i później to miał na godzinę. Był omotowy, z tą mocarnią chodził, ze silnikiem elektrycznym lub z silnikiem spalinowym, jak nie było prądu. I zapisywał, ile godzin właśnie mucił danego gospodarza, no bo to później jak sprzedał zboże, no i znaczy się, że później płacił za tą usługę, no, za umoty. No. Zaraz na przykład rolnicy no, zapisywali się na podorywkę traktorami. No. Już powoli to już wkraczała taka już trochę mechanizacja w ten czas. No. Orka jednorazowa, można razówka na przykład, nie, żeby już we wrześniu zasiać rzepak i żyto przeważnie, tak najwcześniej, no, jako zimę się już siało, a pszenicę dopiero się siało już po wykopkach, na muraczysku lub na ziemniaczysku. No. No ale na temat już mocki, no, ojciec, jak na przykład u nas, jak my wymucili, to zaraz szybko we worki zboże i zawieźliśmy, no ja jako łepek, to tam się zawsze załapałem i pojechaliśmy oddać do GS-u jeden wóz pełnych worków na plan, albo pierwszy raz na sprzedaż, a drugi wóz na plan trzeba było oddać. No. Myśmy akurat do Prusic w tym czas woziliśmy to. No i za to właśnie, dlatego każdy się spieszył. Po co? Dzieciom trzeba kupić przybory szkolne. Niestety. No, nas było trochę tych dzieci. Zresztą wszędzie, w każdym domu rodzina była wielodzietna. Każdy czekał właśnie, żeby jakieś tenisówki na razie kupić dziecku do szkoły. jakieś spodnie, bo już wiadomo, wyrośnięty, no nieraz po starszym bracie się nosiło jakieś spodnie, jakieś buty, coś niezniszczone, ale to raczej wszystko było wychodzone już. No, to było. I co jeszcze mnie zadziwia szczególnie, teraz jak w internecie oglądam, to sam się po prostu denerwuję tym i to muszę powiedzieć wam, bo w internecie tak bez przerwy wyczytuję różne takie kłopoty rolników. No, teraz ostatnio kombajnista po 22 policja przyjechała, ukarała go mandatem, bo jakaś damesa zadzwoniła z miasta, się wybudowała, bo kombaj jej przeszkadza. Ale rano leci po chrupiące bułeczki, przecież żeby świeży chlebek dostać. No, tak samo szyneczka, bo gdzieś tam chlewnie ktoś wybudował, jakiś smród, kiedyś tego nie było. Jakieś, niech przyjedzie na wieś, niech zobaczy, jak zamiast się ma wybudować jedna i druga osoba, wiesz, szczególnie do mieszczuchów tu mówię. Ci, co właśnie na wiosce sobie taki szukają azyl spokojny. No naprawdę, ja jestem naprawdę z tym zdenerwowany, jak przeczytałem, no. Tu kombajnista ciężko pracując, bo wiadomo jak to jest, jaka to ciężka praca jest na roli. To nie to, że przyjdziesz do sklepu, szyneczkę poproszę polędwiczkę, łódka, piersi z kurczaka. No, to faktycznie smakuje, ale niech te osoby przyjadą, zobaczą jak wygląda w kurniku czy na fermie chów drobiu na przykład. Tam wiadomo, tam zapachu nie ma, do chlewni niech wejdzie, tam nie idzie nieraz wytrzymać. Ale to przychodzą, wybudują się domek i później wyzwaniają na policję, bo co? Naprawdę, ja naprawdę zdenerwowany jestem. Ja tą stronę trzymam za rolnikami. Niestety, ja jestem, można powiedzieć, z krwi. Z chłopskiej rodziny pochodzę i ja rozumiem to. No i teraz apel do ministra rolnictwa. Dlaczego tym się nie zajmie? Tutaj już chciałbym jeszcze powiedzieć na temat, bo to takie jest trochę mieszanina w tych opowieściach. Tą 55 już powoli kończymy silnik. No, już mamy głowicę założona. Jeszcze takie pierdółeczki, można powiedzieć. No i regulacja i uruchomimy ją. Zobaczymy dalej, jak tam sprzęgło, skrzynia biegów, tylny most, hamulce, podnośnik, jak to się sprawuje. No, tutaj właśnie w poprzednim filmie, w komentarzach tam podpowiadacie, że tam jest taki kołeczek, wkręt właśnie z tego filtra, nie? A ja tu wam pokażę ten wkręt, jaki malutki jest, pomimo że wykręcony jest. I to właśnie ciężko szło, to mnie właśnie zastanawiało. A już próbowałem bez tego nawet zakręcać to samo, z wielkim tym. Nie wiem, czy do tokarza nie dam, żeby przeleciał, zobaczył, jaki tam jest gwint. No. Tutaj na temat tych katalogów, Zetorów, wszystkie typy, można powiedzieć, Ursusów, serii ciężkiej. No super, jestem zadowolony, no. Sławek, jak się nie mylę, no to jest kolega Adama. No, dziękuję serdecznie. Teraz tu Oskarowi też z Bydgoszczy, no przysłałeś szkiełko, taka szybka, można powiedzieć, do licznika, do 40. No, fajnie wykonana jest, no, jestem bardzo zadowolony, no, dziękuję. No, dzisiaj dostałem telefon jeszcze od chłopca takiego, dzwonił, bo oglądał akurat, mój panie Franku, czy ja mogę panu życzenia złożyć, no naprawdę spóźnione, przepraszam bardzo, urodzinowe, bo zauważyłem w filmie, akurat oglądał o suwnicy, No i mówił, że Pan miał urodziny 22 lipca i złożył mi życzenia. Dziękuję Ci, Kuba z Podkarpackiego. No dziękuję Ci. No, ja jeszcze mówię, że mam w piątek imieniny jeszcze, to też mi złożył życzenia. No tu dużo właśnie takich telefonów dostaję, każdy mi jakieś życzenia składa. No co serdecznie dziękuję bardzo. No tu już przednie zawieszenie i tylne jest już do ramy przykręcone. No zobaczcie, ma nawet jest, ładny skręt ma. To jest oczywiście ta koleba, którą tam widzieliście na tym filmie, jednym z filmów, który był chyba w zeszłym roku wrzucony w sierpniu. No i tak częściowo etapami tu chodzi naprawdę, że no o czym tu opowiadać. Czasami to co robimy i no chcemy chociaż parę słów coś powiedzieć, bo na pewno czekacie, przyjdzie ta 12 godzina w niedzielę, no każdy już ten rosół ma wszystko, no franka nie ma czy coś takiego, no a ten tydzień tak szybko dla mnie leci po prostu, ten czas upływa, że nie wiem, niedawno było coś nagrane, już Paweł mówi, tato, bo trzeba coś sam nagrać, no co nagrać, no kurczę, ja tu zajęty jestem naprawą i tak chodzi, no ale jest jak jest, no. Tu dobrze, że wydzwaniacie, że dzięki już właśnie tym moim filmom już naprawiacie i tych telefonów mniej, ale później dzwonicie do mnie, że Panie Franku, udało się zrobić Pana rada, super, no jestem bardzo zadowolony. Zresztą na tym profilu, co traktor czy z pamiętnika, to chcemy naprawdę dobrą radą służyć. No i tu widzicie jak jest, bo tu może jak zauważycie, że ten profil opony jest nie w tym kierunku założony, ale koło jest tylko zamienione, bo na razie myśmy przełapywali, bo jeszcze będzie tu ściągane, żeby się dostać, bo tak cały układ hamulcowy jeszcze tu będzie, przewody, nie, te metalowe, przewody gumowe hamulcowe, co tu jeszcze, ewentualna regulacja hamulców, tu się odbywa właśnie takimi okienkami śrubokrętem. Ten cylinderek jest z dwóch stron, ma taką nakrętkę, że jeden tłoczek się wykręca i z drugiej strony tłoczka się też wykręca, albo się wkręca, w zależności od jakiej potrzebna nam jest regulacja. Te dwa okienka, które śrubokrętem się tutaj reguluje i tu jest... To coś jak w żuku, nie? Tak, a tu jest otwór na odpowietrznik cylinderka. To jest na razie wymontowane. Tu jeszcze przed malowaniem były zabezpieczone, żeby tam nic, jakiegoś zanieczyszczenia nie ten. No, tu jeszcze tak, układ kierowniczy, układ hamulcowy będzie zamontowany. No, tutaj nawet widać wyraźnie, tu jest pompka hamulcowa będzie. Tutaj układ kierowniczy, bo wiadomo, że w tym kierunku, tam jest przód, tu jest tył. No, przód jest tu, gdzie te koła z jodełkami. No, te koła właśnie to są prowadzące, ale to są koła tylne. No.